Dzień dobry, witam wszystkich w czytaniu na nadchodzący tydzień, który zaczyna się 18 września. Po dwutygodniowej przerwie, po moim urlopie, bardzo fajnie, cieszę się, że jestem z powrotem. Urlopy są super, ale też potem trzeba, powinno się wrócić z radością do pracy. Także zabieram się za czytanie na tydzień. Jednocześnie jeszcze powiem, że możecie się jeszcze zapisywać na kursy czytu klonu duszy w Bydgoszczy, jeśli ktoś pragnie. Będzie na koniec tego miesiąca, 29, 30 i 1 października, 3 dni. Jeszcze jeden kurs jest w tym roku online, który będzie w listopadzie od 10. Także jeśli ktoś chciałby, to jest też i książka Plan Duszy i możecie też zapisywać się na czytania tarota, jeśli ktoś potrzebuje. No i w zasadzie to taka sytuacja. Zobaczmy, co w tygodniu nadchodzącym będzie pojawiało się w energii i zobaczymy, jak to można odczytać. No i wszystkie znaki będą miały też swoje informacje. Dla każdego znaku też będzie odczyt. Z jednej karty. Stali, która nazywa się Tarot of Oneness, czyli Tarot Jedności. Co my tutaj mamy? W ogóle to mamy nową talię, która nazywa się kabalistycznym tarotem 5781. Tak się nazywa. Stworzona przez Eugen Winicki. Czyli przez pana, który mieszka w Szwajcarii. No i patrzmy, co tutaj się pojawiło. 6 mieczy, karta spokoju, równowagi w umyśle. To jest karta brama też, która mówi o tym, że przeżywamy tu rodzaj jakiegoś uspokojenia, takiego wygładzenia. Myśli się uspokoiły i można tutaj spokojnie jakby być i trwać. I można spokojnie też zabrać się za jakiś projekt, który chcecie zrealizować. Ktoś może mieć taką potrzebę. I tutaj jest rycerz monet, też Tiferet, tak? Czyli mamy Tiferet, jeśli chodzi o 6 mieczy. To jest Merkury w wodniku. Dalej mamy tutaj tego naszego rycerza, który jest bardzo wolnym rycerzem. To jest podjęcie jakiejś akcji, podjęcie jakiegoś działania, spojrzenie w ogóle na jakąś sytuację stresową być może w nadchodzącym tygodniu z perspektywy spokoju i takiego pomyślenia, że no jest to jakieś doświadczenie, przez które chcę przejść, że coś tutaj oczywiście potrzebne jest, żeby pokonać. Ponieważ jeśli zabieramy się za cokolwiek, czy to jest praca, czy to jest w życiu sprzątanie, czy budowanie, czy projektowanie, czegokolwiek byśmy się nie dotknęli, prędzej czy później napotykamy sytuację, w której potrzebujemy jakby podjąć pewne działania, blokady, ominąć, rozwiązać jakieś problemy, które się pojawiają i można, myślę, w nadchodzącym tygodniu bardzo spokojnie do tych wszystkich rzeczy podejść. Bo tutaj ta dziewiątka buław to jest takie zagęszczenie stresu. Można to też odczytać, że będzie tutaj dużo zadań, które będą stały, ale jakby ze spokojem umysłu możecie po kolei każdy z nich dotknąć, każdego z nich, czy zrobić jakiś progres poprzez podzielenie sobie tych zadań na mniejsze rzeczy. To jest też skupienie się na tym, co jest najważniejsze, żeby się tym najpierw zająć, a potem dopiero jakby przekierowywać swoją uwagę gdzieś dalej. Czyli bez ciśnienia, ze spokojem, przyszły tydzień, podejmowanie jakichś działań, takie sytuacje, które będą stresowe, też będą rozładowywane przez Was w taki czy w inny sposób. Potrzebujecie po prostu zrobić niektóre rzeczy szybciej niż inne, tak? Wiadomo, kiedy coś robimy, to coś jest bardziej pilne, a coś mniej. Jeśli chcemy zjeść lody na przykład i wypić kawę, to raczej zabierzemy się za lody. Pozwolimy tej kawie ostygnąć i na przykład zjemy te lody, zanim się rozpuszczą, tak? I będą, staną się śmietanką albo cieczą. Więc myślę, że tutaj, bo to taki prosty przykład, chodzi o to,
żebyśmy tutaj nie gonili za niczym. Nawet jeśli pokaże się jakiś stres, nawet jeśli pokażą się zadania, których jest pełno, przyjrzyjcie im się z uwagą, ze spokojem. Podzielcie je na te, które trzeba, na te, które nie są tak pilne i na te, które mogą jeszcze zostać na dłużej. Możecie im pozwolić trochę być, zanim do nich podejdziecie. Także taki to tydzień. I myślę, że teraz pokażemy, co wszystkie znaki ewentualnie będą do tego jeszcze miały jakąś wskazówkę czy informację. Mam tutaj mojego pięknego kwiatka, tylko myślę, że będzie przeszkadzał, ale potasuję karty, rozłożę i wtedy może go ukryję. Taki piękny wyrósł, więc czemu nie? Niech sobie tutaj ładnie żywo stoi. I dodaje dobrej energii do czytania. Ok, czyli zaczynamy. Myślę, że jeszcze zaczniemy od panny ten tydzień. A już w następnym tygodniu przejdziemy do wagi. Zbliża się okres wagi, jesień, przesilenie też. Zobaczymy jakieś czytanie na to przesilenie. No, ale na początek dokończymy to, co tutaj mamy do skończenia. Czyli panna. Panna tu. Ok. Teraz będzie waga. Dalej mamy skorpiona. Teraz będzie strzelec. Kolejny znak, koziorożec i kolejny wodnik, dalej ryby, baran. Teraz będzie byk. Bliźnięta. I kolejny rak. I lew. Dobrze, tutaj mam kamyk, a tutaj zobaczmy, mamy siódemkę kielichów. No, jest to jakieś rozmarzenie, muszę przyznać. Ktoś po prostu śni na hamaku swój piękny sen o tym, że może zrobić i to, i tamto, i siamto, i milion rzeczy. Oderwanie od ziemi to taki jest czas marzycielski. I myślę, że jeśli ktoś pragnie, to może właściwie być na wakacjach, może być na wolnym, a może marzyć sobie będąc w pracy, więc tutaj trzeba uważać, co się robi, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Bo ta energia, ona może pokazywać takie oderwanie od ziemi, od rzeczywistości, od tego, co jest i wyobrażanie sobie, że właściwie mamy taką ilość możliwości, czy rozwiązania sytuacji, czy sprawy, że aż trudno jest się skupić, które rozwiązanie będzie w porządku, tak? Czyli ta atmosfera jakby może wpływać na te trzy karty, które są w centrum, tak bardzo marzycielsko, ale to też jeszcze inne słowo tutaj dobre by było, że tak będzie jakby pokazywało się wokół nas takie oderwanie od problemów, czyli od takiego stresu, bo jeśli mamy dużo zadań, tak jak tutaj mamy dziewiątkę buław, jest to właściwie bardzo dużo ognia, czyli właśnie takiego rozproszenia się na takie ogniki, że tu jeszcze i tam jeszcze i tak dalej, żeby sobie zbudować tutaj coś. I żeby wreszcie to już się skończyło, to jest jeszcze takie wyobrażenie sobie, że jest tyle do zrobienia, a nam się może nie chcieć. I taka ucieczka właściwie pod palmy.
Właśnie, to może się położę, zamiast robić to wszystko. Myślę, że podejście ze spokojem do całości. Jeśli ktoś się zdecyduje właśnie tak oderwać od rzeczywistości, czemu nie? Tylko mówię, żeby nie jechać samochodem, nie prowadzić samochodu, czy w ogóle być w takim miejscu, w którym możecie sobie na to pozwolić. O, dobra, to teraz patrzymy na tą pannę. Głupiec. U panny głupiec. Znakiem tego właściwie skaczemy. Skaczemy w wir pracy. I właściwie jest tutaj impuls do tego, żeby działać, żeby zrobić coś dla siebie, żeby tutaj zanurzyć się do końca w to, w ten wir, który się tutaj pokazuje, w to, co nas ciągnie, co nas wzywa. Czyli nawet w taką wielką i ogromną ilość zadań, które mogą stać przed Wami w tym tygodniu. Możecie rzucić się właściwie na oślep. Natomiast myślę, że ten rycerz monet to jest to przyczepienie do ziemi, to jest ta Wasza kotwica, ponieważ głupiec jest związany z powietrzem, literą matką, alef, to tutaj jest właśnie takie fiubździu w głowie, czasami właśnie taka, tak jak to głupiec, zrobienie czegoś bez przemyślenia, tak? Tylko tak, o, pójdę, bo mogę. Natomiast jeśli będziecie zwracać uwagę, co się rzucacie i czy na pewno to jest to, to jakby troszeczkę zastosowanie takiego oporu przed rzuceniem się głową w dół. Przemyślenie, czy na pewno chcę tutaj brać w tym udział, w tym całym zawirowaniu tygodnia, który nadchodzi. Także patrzcie na to, w co się chcecie zaangażować. Takie jest przesłanie. I posegregujcie. Teraz patrzymy na wagę. I tutaj mamy znowu rycerza. Właśnie tego rycerza, który tutaj jest, ma powtórzoną energię. Jest to rycerz, który, tak jak mówię, zasiewa zagony i potem kosi te zagony. Bardzo mocno związane to jest z panną, z pracą, z zadaniami, które stoją przed nami, których może być dużo. Całe to pole to jest ogromna przestrzeń i żeby to wszystko wykosić, zebrać, to jest rzeczywiście duże przedsięwzięcie. Więc myślę, że trzeba to rozłożyć, tak? I tak jak było to w przypadku tutaj panny, trzeba to podzielić albo zobaczyć, w co się chcecie rzucić i oczywiście nie załadować sobie całego tego zadania na plecy w tym następnym tygodniu, bo tydzień może być mało na zrealizowanie czegoś, co zamierzacie zrobić. I to się przekłada na Waszą sytuację, czy to rodzinną, czy to zawodową, czy to szkolną, jakąkolwiek. Porozmawiajcie ze swoją duszą, posiedźcie w medytacji, również bądźcie uważni, gdzie jesteście, do czego to Was prowadzi, od czego chcecie zacząć, czy chcecie zacząć kosić to pole od początku, systematycznie, myślę, że to byłby dobry pomysł, czy chcecie podjąć się jakiegoś właśnie takiego koszenia od środka, no właśnie, o to jest pytanie. Umysł tutaj może Wam być sojusznikiem w następnym tygodniu i może znaleźć taki spokój w pracy, w którą się zanurzycie. I to może też zniwelować jakąś stresowość czy wielką ilość zadań. Czyli będziecie wiedzieli, jak systematycznie podejść, czy nauczyć się przyrody, czy matematyki najpierw. Tak? Posegregujecie to sobie, mam wrażenie. I będziecie systematycznie pracować w przyszłym tygodniu na swój sukces. Tak to widzę. Działanie będzie powolne, nie będzie pośpiechu. Chociaż możecie odczuwać właśnie natłok zadań. Skorpion. U Skorpiona mamy cesarzową. Piękna cesarzowa. Z małym dzieciątkiem. Mamy tutaj to dzieciątko w postaci słonika. I zobaczcie te kwiaty, obfitość, motylki, granat, zieleń. Czyli połączenie z mamą, połączenie z żeńskością, połączenie z obfitością. Myślę, że możecie doświadczyć tutaj wielkiej obfitości w przyszłym tygodniu. Możecie też mieć spotkania
z taką matczyną energią. Sami możecie zechcieć opiekować się kimś albo czymś. Może to zwierzątko, może to jakieś dziecko. Różnie. Możecie wejść w rolę opiekuna albo opiekunki. Możecie też być zaopiekowani przez kogoś, kto będzie chciał Wam matkować. Tudzież Wasza mama będzie chciała Wam może coś powiedzieć, albo przyniesie tutaj Wam zadań pełno. Albo Wy jako mamy, tak? Czy rodziciele będziecie mieli tutaj jakąś obfitość. Może to być odczytane w niektórych sytuacjach jako wprowadzenie stresu. Mamy czasami w dobrej wierze, odsunę te piękne kwiaty troszeczkę, żeby karty było widać. Mamy czasami w takiej dobrej wierze wprowadzają atmosferę napięcia, więc tutaj trzeba podchodzić do tego ze spokojem i nie przyspieszać. Nawet jeśli mama zarzuci Was jakimiś różnymi zadaniami, tudzież Wy sami możecie wystąpić właśnie w takiej roli narzucenia sobie wielokrotności zadań, które są do wykonania, żeby móc zaopiekować się swoim jestestwem czy rodziną i tak dalej. Także obfitość górą, w zależności od tego, jaka jest Wasza sytuacja, tak ta obfitość się będzie pojawiać w postaci zadań albo materia, która będzie dla Was niezwykle przyjemna, tak? Bo to nie każdy tak będzie doświadczał, że mu spłynie na głowę $1 000 000. Także bądźcie czujni, po prostu obserwujcie, czy to będzie mama. Następny tydzień może być dużym tygodniem, ponieważ cesarzowa to są wielkie arkana. Tak samo jak w przypadku tutaj panny, która miała głupca. Zobaczmy dalej. Tutaj mamy strzelca. 10 buław. No, taka bardzo progresywna sytuacja, ponieważ z tej dziewiątki wejdziecie tutaj wy w 10. 10 to jest koniec. To jest takie przyspieszenie, materializacja. Materia materializuje się w postaci jakiegoś ciężaru zadań, obfitości tych zadań, można też powiedzieć. No i tak jak powiedziałam, tutaj ten spokój umysłu, posegregowanie tego, takie wolniejsze podjęcie działania będzie dla Was lepsze. Myślę, że zakończycie tutaj takie zmaganie się z materią, tak jak to widać. Myślę, że zechcecie zawołać sobie kogoś do pomocy, ponieważ dziesiątka buław też wieszczy zakończenie. To już nie da się więcej nałożyć na siebie obowiązków, to tylko można puścić tą linę. I myślę, że będziecie w sytuacji, w której będziecie chcieli to puścić albo właśnie poprosić o pomoc, podzielić ten ładunek, zredukować. Coś się tutaj kończy. Kończy się jakieś natężenie zadań, napięcia też. I myślę, że jakoś tak to będzie tydzień, który jeszcze będzie wpływał na Was w jakimś sensie tak stresowo, ale po prostu dojdziecie do punktu kulminacji. I to ze spokojem. Jakby zobaczycie nagle światełko w tunelu. Zobaczycie, że to jest właśnie ten ostatni krok, ten rzut na taśmę. To jest to osiągnięcie zwycięstwa. Czyli można też popatrzeć na to, że rycerz monet jakby dojdzie do kulminacji, jakby osiągnięcia jakiegoś etapu w swojej realizacji. Czyli tutaj podjęcie jakiegoś wolniejszego działania pozwoli Wam zakończyć jakąś mękę. Dobrze, to popatrzmy teraz na koziorożce. Koziorożec. No, mamy tutaj królową. Królową mieczy. No, jest to karta pokazująca zobaczenie pewnej sytuacji, czyli tego tygodnia, który nadchodzi z lotu ptaka. Jest tutaj ktoś, kto ma ogląd sytuacji. Widzi więcej. Jest takim duchem mieczy, czyli potrafi zobaczyć jakby problem, ale też jednocześnie skupić się na rozwiązaniu. Tutaj jest ogromne zrozumienie. Królowe wszystkie są wbina na drzewie życia. I tutaj trochę podobnie jak głupiec, tutaj mam akurat tą kartę w tej talii, jakby stoi na takiej skale i patrzy w dół. Czyli patrzy na to, co dzieje się, jakie są zawirowania, jakie są zadania, co mogę, czego nie mogę.
I jest to zrozumienie, że podejście mniej emocjonalne, czy bardziej tutaj przybliżenie się do takich mentalnych rozwiązań zrównoważonych, w sensie podejmuję jakąś decyzję o tym, co będę robić na początek, czym się mogę zająć. Nie będzie tu pośpiechu, będzie tu rozważność, rozsądek. Myślę, że królowa nie będzie siebie oszukiwać, czyli wy nie będziecie siebie oszukiwać. Powiecie sobie prosto w oczy, że no jest fura rzeczy do zrobienia, jednak nie będę się obciążać, nie będę się stresować, po prostu podejdę do tego ze spokojem i w następnym tygodniu podzielę sobie te wszystkie rzeczy albo zobaczę, czy przyjrzę się temu z bliska i zdecyduję, czy jest się czym ekscytować, czy nie. I to jest takie zrozumienie, przyjęcie tego, że w życiu zawsze są rzeczy do zrobienia, ale czy my musimy zaraz się tym tak bardzo ekscytować? No, często to robimy, tak? Warto zapytać siebie, co mnie denerwuje, tak? To, co nas denerwuje, to jest to, co mamy nieprzerobione, to, czym się złościmy. Więc myślę, że jeśli ktoś do nas coś powie, bo może ta królowa być też spotkaniem z kimś, kto powie nam coś na nasz własny temat, albo na temat tego, co robimy, albo na temat tego, co jest do zrobienia, i może to nas bardzo zdenerwować. Więc no, takie otrzeźwienie, zobaczenie, że tutaj naprawdę potrzeba równowagi i zobaczenia, że te zadania, które mamy, są po coś. Wszystkie one są po coś i warto podejść do tego ze spokojem i działać systematycznie, uziemiać się, zobaczyć, że to wszystko, co robimy, jest częścią jakiegoś większego planu. I to jest bardzo dobra myśl na najbliższy tydzień, więc nie ma się co denerwować, trzeba przyjąć na klatę, jeśli coś się będzie działo. No i najlepiej połączyć się z ziemią, żeby to odprowadzić, tak? Jeśli będzie jakiś stres, czy będą stresy, uspokojonym lepiej to wychodzi, kiedy zaczynają jakieś działania, ponieważ ten stres powoduje, że zaczynamy być nerwowi, zaczynamy popełniać więcej błędów, pomyłek. No i nasze ciało też odczuwa. Więc myślę, że będziecie bardzo wysoko unosić się, będziecie mieli tutaj jakiś wgląd, będziecie mieli jakieś prawdy, które do Was dotrą w nadchodzącym tygodniu. Niekoniecznie będziecie chcieli tej prawdy, ale ona do Was przyjdzie. Ok? Dobra. Teraz mamy wodnika. Dwa kielichy u wodnika to jest bardzo dobra energia miłości, wyborów. Kocham siebie, dlatego nie będę się stresować, nie będę zużywać swojej energii niepotrzebnie na jakieś zadania, które może nie są najważniejsze. Może tutaj właśnie jest tak, że będziecie chcieli podejść do wszystkiego z czakry serca, z takiego działania, które wypływa właśnie z serca. Zresztą obie karty pierwsze, szóstka mieczy i rycerz monet, one tutaj pokazują właśnie naszą duszę, serce, działanie bezinteresowne, żeby po prostu komuś też pomóc, czy uwolnić od nadmiaru zadań. Myślę, że to jest takie bardzo dobre podejście do życia, gdzie nie liczymy na to, że ktoś nam coś da, że szukamy jakiejś zapłaty, czy szukamy czegoś dla siebie. Chodzi o to, żeby brać, otrzymywać i dawać, bo po to jesteśmy tutaj, żeby dawać i brać. Ale w przypadku tutaj tej karty dwóch kielichów na przyszły tydzień to jest miłość, którą się dzielimy. Więc zróbmy coś, jakiś dobry uczynek, po prostu wypływający z naszego centrum. Zróbmy dla kogoś coś miłego, zupełnie bezinteresownie, nie licząc na to, że ten ktoś nam to zwróci. I myślę, że też pokochanie siebie, czy podjęcie decyzji o tym, że każdego dnia przez najbliższy tydzień będę mówił do siebie, czy mówiła do siebie, patrząc w lustro i sobie w oczy, że siebie kochamy. Zgodnie z tym, co już propagowała i propaguje cały czas, nawet po śmierci, Louise Hay, są jej książki, Pokochaj siebie i tak dalej. Niektórzy mogą to uznać
za coś niepotrzebnego, ale myślę, że potrzebujemy tej świadomości, że miłość jest najważniejsza i dla Was w przyszłym tygodniu miłość jest najważniejsza. Niektórzy to nawet mogą spotkać swoją drugą połówkę, jeśli jeszcze jej nie mają. Kogoś, z kim będziecie bardzo dobrze, harmonijnie, pięknie współgrać. I w związku z tym i umysł, i dusza tutaj będzie się cieszyć. I nic nie jest w stanie Was poruszyć, tak? Także nawet ta miłość, która się pojawi, może być nasycona czy przesycona nawet jakimś bardzo wielkim płomieniem, bo tak też to można odczytać, bo dziewiątka buław to jest wielki ogień, więc jeśli połączymy dwójkę kielichów i tą dziewiątkę buław, to mam wrażenie, że to może być wielka miłość, która nagle rozpali się. No, tak też może się zdarzyć i możecie spotkać jakiegoś rycerza właśnie, kogoś pod znaku ziemskiego, czyli może to być byk, może to być panna albo koziorożec. No, zwróćcie na to uwagę, taka sytuacja też może się zdarzyć w przyszłym tygodniu. Nic nie jest wykluczone, patrzmy na ryby. Kochankowie, a to też ciekawe. No, przed chwileczką powiedziałam kilka słów o dwóch kielichach, karcie wyboru, miłości, harmonii. My mamy tu kochanków, to jest też harmonia. Zobaczcie, jest tu serce, miłość, daję miłość, biorę miłość, dzielę się miłością bezwarunkową, ale też podejmuję różne decyzje zgodnie z tym, co czuję. To może być jakaś duża decyzja, to może być zakochanie, to może być kupienie domu, duży stres. Wszystko zależy od pytania. Jeśli macie jakieś pytanie, to może to być odpowiedź, tak, na Wasze pytanie. W przyszłym tygodniu może się coś dużego zdarzyć. Podejmiecie jakąś decyzję, która może mieć bardzo duży wpływ na to, co się później będzie działo. Nieraz podejmujemy decyzje, które wydają nam się takie właściwie niewielkie, czy może właściwie nieważne. Skręcamy w inną ulicę, idziemy inną drogą, jedziemy do pracy rowerem i nagle się okazuje, że po drodze spotykamy kogoś, kogo w innym wypadku nie spotkalibyśmy, gdybyśmy poszli tak jak zazwyczaj albo wybrali inny środek komunikacji. I to jest właśnie to przeznaczenie, czasem to nazywamy. Ale to też jest taka nasza świadomość budowania swojego życia, podążania za głosem intuicji. Więc starajcie się w nadchodzącym tygodniu podążać za głosem waszej intuicji, bo możecie spotkać kogoś, kto może być dla Was istotny, ważny. Możecie też podjąć decyzje, które będą właśnie bardzo ważne, istotne, okażą się takie. No i to może zmienić Wasze życie. Jest tu dużo spokoju, wyciszenia. Dużo miłości. I połączenie z czakrą serca. Możecie też pomedytować z czakrą serca i to może Wam przynieść jakieś wglądy. I zobaczycie, że nagle się tutaj pojawią różne informacje. Mogą się też wyjaśnić, czy mogą się usunąć pewne blokady. Jeśli damy sobie uważność i połączymy się też z ziemią, tak? Czyli bo tutaj, kochankowie, to jest karta bliźniąt, więc bądźcie tu i teraz, bądźcie tu w miejscu, w którym możecie odczuwać połączenie z ziemią. Widzę, że słońce mi tutaj właśnie świeci prosto na tą kartę. Spróbuję zamknąć okno. No, teraz trochę lepiej. Patrzmy dalej. Baran. Barany mają asa. Asa buław, który jest Waszą energią, nowymi możliwościami. Jest tu połączenie ze źródłem. Może to być nowy pomysł, może tu spłynąć na Was w pewnym sensie rozwiązanie jakiegoś problemu, ponieważ tutaj jest dziewiątka buław. Dołożymy tego asa i mamy 10. Coś się ewidentnie zakańcza. I jakby Wy już jesteście w takim miejscu, w którym czujecie, że jest powiew nowości, że jest tutaj rozwiązanie, że tutaj jest błogosławieństwo jakieś w przyszłym tygodniu i zakończenie jakiegoś stresu, czy nadmiaru zadań, czy w ogóle jakichś trudności, które widzicie, że
zmierzają ku końcowi, bo już się nie da inaczej. A to może być ten as, może przynieść Wam rozwiązanie, w sensie takim, że jeśli się dokłada do dziewiątki, to mamy 10 też, ale to też może być właśnie rozwiązanie, zobaczenie rozwiązania jakiejś sytuacji, stąd ten spokój umysłu, stąd tutaj takie podejście bardzo takie systematyczne do tego, co trzeba zrobić. Możecie się też jakby zakochać w czymś, w kimś, możecie nagle odnaleźć propozycję, która będzie dla Was fantastyczna, czyli albo nowa praca, albo nowy związek, albo coś takiego, co będzie bardzo mocno łączyło Was, czy jednoczyło Was w tym sensie, że będziecie czuli się tacy zjednoczeni, tacy mocno, serce, umysł, ciało, że będziecie się czuli, że jesteście w dobrym miejscu i zaczynacie coś totalnie zamykać i otwierać jednocześnie. I to jest super. Także zapowiada się bardzo taki, moim zdaniem, dla Was ciekawy tydzień. Zamknięcia i otwarcia. Ok? Byki. Byki mają tutaj ósemkę monet, a ósemka monet to jest karta pracy. Bardzo spójna z tym rycerzem, w sensie takim, że mamy tutaj artystę, który tatuuje. No, trzeba do tego dużego skupienia, dopracowania tutaj szczegółów, elementów. Tatuuje tutaj bardzo skomplikowany wizerunek albo psa, albo wilka. Więc jest to może duże wyzwanie, ale jeśli ze spokojem umysłu podejdzie do tego i pomyśli, ja umiem, ja mogę, ja potrafię, to stres wynikający z tego, że może komuś właściwie zrobić nie do końca dobry tatuaż, zniknie. Więc to, co robicie, czy w pracy, czy w domu, to, co jest istotne, ważne, potrzebujecie skupić się dokładnie i do końca na tym właśnie. Nie spieszyć się ze zrobieniem tego, co macie do zrobienia i całkowicie spokojnie podejść do całej sytuacji, bo to może Wam przynieść duży sukces. Tu trzeba włożyć odpowiednią pracę, odpowiednią ilość czasu. To jest też ćwiczenie takie, które można w sobie wypracować, takiego właśnie przysiąść fałdów, jak to kiedyś mówili. Trzeba usiąść i to zrobić. To, co jest do zrobienia, ma być zrobione i Wy za to się dobrze zabierzecie. Zresztą jesteście znakiem ziemskim, który potrafi, umie, potrafi, ma ogromny potencjał. Tu jest Wasz żywioł, to ósemka monet, to jest totalnie Wasz żywioł, to jest skupienie się na tu i teraz i osiągnięcie sukcesu. I to takie skupienie, które będzie też rozpalać Was ogromnie, ponieważ może zrealizujecie tatuaż swojego życia, jakby tu patrząc na tą kartę, ale może pracę swojego życia, może właśnie odnajdziecie to coś, co jest dla Was fantastyczne, co chcecie realizować, na przykład jakiś nowy projekt, tak jak tutaj patrzyliśmy na tego rycerza monet. Może to być rzecz, albo może to być nowa praca. Coś, co odnajdziecie i okaże się, że jest to fajna sprawa. Rzecz, której zawsze chcieliście, albo rzecz, którą zawsze chcieliście zrobić. Czy to dla siebie, czy dla innych. No dobrze, patrzmy dalej. Tutaj mamy bliźnięta i mamy królową monet. Bliźnięta i ziemia. Totalnie nie Wasz żywioł, natomiast jest to karta takiej opiekunki, matki. To może być kobieta, którą spotkacie w najbliższym tygodniu, która będzie mogła Wam towarzyszyć w jakimś działaniu, która może dać rękę, pomóc. Może to być też niekoniecznie kobieta, ale to może być w formie zrozumienia, ponieważ królowe to jest zrozumienie. Zrozumienie, że potrzebujemy czasami opieki, pomocy, wsparcia, że potrzebujemy przyjąć też. Równocześnie też może to być dawanie, tak, swojej energii, swojej pomocy, podać komuś ramię, pomóc komuś wnieść wózek. Może to być taka sytuacja, że też z mamą będziecie chcieli się kontaktować, czy ona z Wami, i będzie tutaj sytuacja, gdzie będziecie może razem chcieli zrealizować jakieś zadania. Być może będzie to też jakaś para, ponieważ mamy rycerza monet i mamy tą królową, więc może to być syn i matka.
Energia w ogólnym czytaniu to jest taka energia, która pokazuje potencjał, tak? Że może tutaj być działanie, które będziemy robić ze zrozumieniem, tak? Będziemy rozumieć doskonale, dlaczego robimy coś i czemu to ma służyć. I oczywiście może tu być chęć zrealizowania, całkowitego zrealizowania tego, co jest przed nami. I tutaj jest to totalny spokój umysłu i jest to jakiś przełom, jakaś sytuacja, w której też coś się otworzy przed nami, bo my tu jesteśmy po to, żeby poszerzać swoją świadomość, żebyśmy nie żyli tylko po to, żeby mieć, żebyśmy też byli jakby twórcami swojego życia, żebyśmy stali się stwórcami swojego życia, żebyśmy mieli wpływ na to, co się dzieje w naszym życiu, a nie pozwalali, żeby to wszystko jakoś tak nas wlokło gdzieś, gdzie może nawet nie chcemy, żeby pójść. Ok? Także tutaj jest bardzo dużo ziemskości w przyszłym tygodniu dla Was, pomimo tego, że Wy jesteście znakiem powietrza, ale Wy tu jakby umysł jest w równowadze, więc będziecie doświadczać opieki, opiekuńczej energii, zrozumienia i sfinalizowania jakiegoś programu czy projektu, dokończenia czegoś, co zostało rozpoczęte już dawno. Ok? Patrzymy na raka. Rak ma swoją kartę. Bądź sobą. Przyszły tydzień. Najbardziej bądź sobą. To jest najlepsze, co możesz zrobić dla siebie. To też jest podróż. To jest może wyjazd. Wprowadzenie równowagi w swoim życiu. Nie tylko zobaczenie, że jest coś czarne, ale jest też białe, ale też może odcienie szarości. Może poczucie zwycięstwa, że pokonuje jakieś tutaj problemy, że uspokaja się moje życie, że ten tydzień, który nadchodzi, to będzie jakiś wgląd w siebie. W ogóle siódemki to są magiczne liczby. Siódemka, magia, siódmego dnia należy odpoczywać. Dla niektórych to będzie taki tydzień, gdzie nie będziecie się przepracowywać, gdzie będziecie raczej patrzeć na to, co zostało już zrobione, gdzie dalej należy pójść. To jest może rodzaj planowania, wprowadzanie jakiejś równowagi w to, co się dzieje, przeżywanie czegoś, ale w sposób taki pozytywny, powiedziałabym. I w pewnym sensie ugaszenie jakiegoś płomienia, który potrzebuje być ugaszony, ponieważ jest tutaj ta dziewiątka buław, jest to duże ognisko. Jest to krok właściwie od zakończenia czegoś, co być może już z Wami jest od dłuższego czasu. Wielkie arkana często mówią o dużych rzeczach. Tutaj, tak jak powiedziałam na początku, Wasza karta to zawsze jest takie fenomenalne, kiedy mamy czytanie dla raka, 78 kart, rak dostaje swoją kartę. Bądź sobą, bądź autentyczny, stara się wprowadzać równowagę w swoje życie, szczególnie w przyszłym tygodniu. Zresztą szóstka mieczy, karta brama, mówi o uspokojonym umyśle i o tym, żeby do tych zadań czy rzeczy, które stoją przed Tobą, podchodzić z całkowitym spokojem i poczuciem sukcesu, bo czemu nie? Prawda? Lew, as mieczy. Tutaj jakieś oratorskie zdolności w przyszłym tygodniu. Lew będzie chciał się wypowiadać. To, co powie, może być bardzo ważne, istotne i może być takie koronne, ciekawe, kolorowe, jak papuga w sumie, kolorowa, niespotykana, mądra. I myślę, że tutaj możecie otrzymać jakąś informację, możecie Wy przekazać też jakąś informację, która będzie znacząca, która może tutaj też przełamać jakiś wzorzec. Przyszły tydzień może okazać się koronnym tygodniem. Znajdziecie jakąś odpowiedź na jakąś wątpliwość. Możecie również znaleźć rozwiązanie, myśl koronną, może jakiegoś właśnie problemu. Czy odciąć się być może tym mieczem, bo jest to as mieczy w postaci tej papugi, która właśnie ma takie pióro, które ma symbolizować miecz w swoim dziobie. I ona może właśnie pozwolić sobie odciąć się od starego pióra, od starych myśli, od przeszłości. Może pójść zupełnie w inną drogę, pofrunąć w przeciwnym kierunku. I myślę, że Wy też jesteście tacy kolorowi,
i przyszły tydzień może być bardzo fajny, udany i możecie zostawić coś za sobą i ruszyć do rozwiązania problemu, który okaże się właściwie niewielkim problemem. Wszystko się uspokoi, będzie działanie, które pozwoli Wam być w szczęściu i spokoju. Tak to wygląda, przynajmniej tak te karty powiedziały, a ja za nie. Taka interpretacja. Zobaczymy jeszcze karty wyroczni. Będą trzy, bo ostatnio są trzy. Zobaczymy, jak to tym razem wyjdzie. Jak te karty chcą nam tutaj zamknąć to czytanie. Dla wszystkich znaków. Na przyszły tydzień. Dobrze, czyli mamy. Struktura. No właśnie. Bardzo pozytywnie. Dalej mamy. Jakiś wybuch. I dzieciństwo. To ciekawe. Powiem, że jest tutaj potencjał wielki na rozwiązanie jakiegoś być może nawet problemu z dzieciństwa, bo bardzo często tak się dzieje, że odpalają się nam różne programy. One są w podświadomości, nagrywają się na twarde dyski, kiedy jesteśmy dziećmi. Do 7 roku życia programowanie, dzieci obserwują, dzieci mają wyobrażenia i to się później wszystko ładuje właśnie. I ta struktura, bo też w takim sensie można to przeczytać, w przyszłym tygodniu będzie w pewnym sensie zagrożona, ale to w takim dobrym sensie, ponieważ może nastąpić jakiś wybuch, co mieliśmy w postaci 9 buław jako ostatniej karty. Ten wybuch może spowodować oczyszczenie, uwolnienie, takie pozbawienie się właśnie jakichś ram, bo struktura, to już kiedyś też wspominałam o tym, struktura jest fajna, bo wiemy, że tu jest prawo, tu jest w lewo, tam na środku, tu coś budujemy i ta struktura daje nam takie poczucie poukładania, natomiast też nas ogranicza. Warto wychodzić ze swojej strefy komfortu i warto tą strukturę rozbudowywać. I taki wybuch może spowodować, że będzie trzeba przebudować taką strukturę, uwolnić się od jakiegoś programu, właśnie może z dzieciństwa, które gdzieś tam ugrzęzło albo uwięzło, coś, co nas blokuje, bo to jest takie wtrącenie tutaj. Mamy w symbolach, zresztą przybliżę Wam troszeczkę, żebyście widzieli lepiej. Mam w symbolach i to tutaj mamy. Tu jest gwiazda. Tutaj mamy taki półksiężyc u góry, a w pierwszej karcie półksiężyc w strukturze z dołu. I mamy pozytywny i negatywny aspekt. Oczywiście jak zawsze w życiu. Możemy spojrzeć na każdą sytuację pozytywnie albo negatywnie. Nawet na negatywne sytuacje można spojrzeć z pozytywnego aspektu, bo coś się zmienia i to już jest pozytywny aspekt. Więc zobaczę jeszcze, co autorka mówi o tym dzieciństwie. To, co ja powiedziałam, oczywiście też jest istotne. Jako dzieci jesteśmy jak gąbka, która nasiąka. Autorka pisze, że ważne jest też, żebyśmy oczywiście pielęgnowali swoje wewnętrzne dziecko, to, czego chcemy, czym się chcemy bawić, w jaki sposób chcemy rozwijać się dalej, czego się chcemy nauczyć, co chcemy pokazać, z czym jesteśmy związani. Może chcemy kupić sobie nową zabawkę. I w przyszłym tygodniu będzie to bardzo ważne i istotne. Zwróćcie też uwagę na swoje własne dzieci, jeśli je macie. Oprócz tego wewnętrznego dziecka oczywiście. I może zróbcie dziecku niespodziankę, albo być może będzie jakaś interakcja z dzieckiem, gdzie trzeba będzie pomóc, wesprzeć, ponieważ ten wybuch może spowodować właśnie w życiu dziecka jakąś traumę. Więc bądźcie uważni, czujni po prostu i wtedy tylko przylepiamy plaster na ranę, kiedy jest taka potrzeba. Nie musimy biec od razu i starać się tak jakby zgadywać,
że ten plaster jest potrzebny. Czasami biegniemy z pomocą, a tak naprawdę moglibyśmy obserwować, zobaczyć, przyjrzeć się, co z całej sytuacji wynika. Często mamy tak robią, nie? Że często biegną, zanim jeszcze coś w ogóle się zdarzy, to one już są i już kontrolują. Kontrola, czuwanie, ograniczenie. To jest też struktura też. Więc przyjrzyjcie się, jakie sytuacje w moim życiu potrzebują nowej struktury. Co moje dziecko mówi do mnie, moje wewnętrzne i moje takie żywe, jeśli je mam. Także takie są na przyszły tydzień porady od wyroczni. To tyle właściwie. Ja Wam bardzo, bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w następnych czytaniach. Zbliżają się różne czytania, bo mamy zbliżający się kolejny miesiąc i mamy też pełnię i przesilenie, więc na pewno coś tam się będzie pokazywać na kanale. Oczywiście zapraszam Was do oglądania. Dziękuję za kawę. Link w opisie. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.